No i tak się zaczyna, proszę Państwa, film. Będziecie Państwo świadkami przymiarki do odkupu Griswolda, a Griswold to jest Ford LTD Crown Victoria Country Squire. No właśnie. Wiejska wiewiórka, nie no, żartuję, Country Squire. Squire, no. Country Square się wszyscy tak mylą, nie? I mówią Country Square, tak mi się wydaje, ale to w Polsce tylko. A no tutaj się ogólnie mylą. Tak. W wielu kwestiach. Rocznik to jest 8,2, jeśli dobrze pamiętam. No dobrze pamiętasz, no. Jaki ty, kurde, w tym wieku. On jest w ogóle dłużej u ciebie niż u mnie chyba. No? Na pewno. Na pewno. No. Rządu jest 6 lat już go ma? Na kołach nim jechałem do Zakopca i z Zakopca ty go sobie wziąłeś i... A ty sobie przypomnij, jak ja ci go przywiozłem do Zakopca. W środku zimy, lawetą. Ja nim nie jechałem. No nie, ty nim gdzieś potem jeszcze no pojechałeś. No jak nie? Ja nie wracałem, gorąco było. Ja ci go, kurde, przywiozłem w środku zimy do Zakopca i tak, w Zakopcu. Tak. A chyba nie, i wiem, czy nie później... można było ruszyć, chyba odkopać się coś, to wtedy było? No kurde, wtedy to było tak, że ja się jechałem stąd do Zakopca w środku nocy 5 godzin. Ale nie mogłeś wjechać, gdzieś tam się za... Nie mogłem wjechać. Lód tam, podjazd, coś tam. No. Na dziedziniec nie mogłem wjechać, ale w końcu wjechałem. Nawet film gdzieś z tego jest. No jest. No i co, ja później nim pojechałem do Przysuchy i później z nim z Przysuchy jechałem z powrotem, tak? Chyba tak. Bo na kołach nim jechałem, to na pewno. Jechałeś z powrotem i potem, kurde... I potem on już został w Zakopcu i sobie tam siedział, zamknięty razem z tym, z Komarem, no, tak. Tak, i tak. Z... No, z Pontiakiem. F-150 to 250. Był akurat. Fura jest bez rdzy, tak w ogóle. W pięknym stanie, można powiedzieć, w oryginale zachowana, tak? No, można tak powiedzieć. Silnik to tam, poczekaj, 5.0, modular? 5.0. 5.0, on się modular nazywa, czy nie? A nie pamiętam, jak on się tam nazywa. Kiedyś, no, może modular, może nie. Na lotu to nie pamiętam, ile on ma. A chyba coś 80 tysięcy mil. Ale mil, no. No i może tak być zaraz. Zajrzymy do wnętrza, jak się ten posunie. No widać, no te zapędy cały czas masz, no. Życia nie oszukasz. Ale jest fajowski. Kredens po prostu tutaj. Nie, to nie jest kredens, tylko jest meblościanka. Czemu te klucze są amelinionowe? Tak były? Takie były. Jest tu Ford. To chyba original. Weź mnie tam, nie pukaj. Tu jest w ogóle o Cibard, czyli odpowiedni Crowna, może dlatego on tak żyje do tej pory, bo on chyba nie był z jakiegoś super... Nie, nie z Kalifornii tego, był. Z Kalifornii chyba był, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba Kalifornia ta, to no. była. No. Tu mamy meblościankę tak samo, oczywiście sztuczną. I wszyscy macają, a czy to jest prawdziwe drewno, a prawdziwe? Drzewo. To drzewo jest? To, pamiętam, się podświetlało, nie? No i się dalej podświetla. A nie, teraz się nie podświetla, on chyba musi być zamknięty. A z tamtej strony się nie podświetla? A dobra, mniejsza nie, o to. Się cały podświetla, tylko chyba tutaj zamknięty musi być. Tutaj jest ważna informacja jeszcze. Kurde, człowieku. Gdyby ktoś tam się czaił. Żółte blaszki, czekaj, coś tu było z tą klapą, nie? Jakoś, że się ją otwierało i tak, nie, jako... Nie, no to tak, tylko się ją w bok otwiera, a tak tu szyba jeszcze jest opuszczana. Ale można ją otworzyć chyba też tak, no. Dobrze myślę, nie? Aha, no to coś mi się tutaj porąbało. Czyli to nie Skoda? Nie. W Skodzie, nie? Coś takiego było. Tak, w Skodzie coś możesz sobie otworzyć, albo tak, albo tak. Teraz się nie otworzy, to... bo jest szyba, tak? Nie, zawsze się otwiera. Tylko teraz gorzej będzie, bo jest Skoda właśnie. Nie, no dobra, ale teraz się otworzy. No, a nie, dobra, masz rację. To coś porąbałem. Piękny tutaj dywanik, chyba to original jest, nie? No, chyba oryginalnie ktoś tego dociął. A może tak, bo tam jest za długo. Nie, to jest jakiś zwyczajny, kurde, dywan zwykły. Tu w ogóle pod podłogą, pod tym dywanem są dwa fotele. Z pasami chyba nawet. Są, nie? Z pasami, no. Hak. Z wiślakami są. Tak się parkuje, proszę Państwa, w Krakowie, o. Tak, tu jest deficyt tutaj miejsc parkingowych, no i w ogóle. No ale trzeba uważać, bo tam właściciel nerwowy tej Skody jest. Nerwowo nią jeździ. Te to nie są z jakiegoś tam chyba Merkury, czy coś tam, czy nie? Czegoś młodszego na pewno. A nie starszego? Ja bym powiedział, że ze starszego. Może ze starszego. I to jest, tym jak się dostanie, to raczej... Tak, jak się kołpak urwie, to trzeba uciekać. Bo no. Przypierniczy. No i tak, dobra Krzysiek, czy tutaj mówisz, jaka jest cena tego samochodu? Nie powiem. Dobrze, bardzo dobrze. Nie powiem. A teraz
Tu jest teraz, ja się oparłem o tego Jaguara. No i teraz masz pięt. Klamka i dach. Niezłe jajca. A ten jeszcze stoi przecież, patrz, nie na płycie. No troszkę jakby tam niżej. Ale, ja, ale no, jakie Jaguar to jest niskie. Maleńki w tym, nie? No, ale Jaguar też jest superowy. Nie no, to jest bomba. On też no, ma swój zapach. Pachnie jak meblościanka. Taki skórzany starość taki, nie? Tak samo tu. Tak samo tu. Ale tak generalnie, no to inny zapach mają jeden i drugi. Mają inny, nie? Tak. Tylko, że tu jest pewnie skóra naturalna. A tu może być... jest naturalna. Jakoś plastiku. Jakby to nie była naturalna, to by już się wiesz, co zrobił. A może tak. A dobra, tu też jest superowy zapach. No jest ekstra. Jak ty to ładnie nagrałeś. No dobra, to szybko przestawimy, to przejdziemy się tak i piszemy. No. Jeszcze tylko pokażę tu przód. Swój przód pokaż. Nikt cię nie widzi. Oba są fajne. Zgadzam się z przedmówcą. W sumie to one są tu najfajniejsze, nie? Tak naprawdę. Stoją, patrzą ryjami. O, tam jeszcze się Łada czai, która miała epizod u mnie. Ale chyba nawet nie była na mnie przerejestrowana. Nie była, nie. Tak, no tak się najlepiej kupuje, sprzedaje samochód. Bez umowy. Łada to jest 206, rocznik 7. A 81 właśnie. 81, a on jest 82. A Skoda jest 76. Łada to biały. Trochę. Fioletowa jest 80. Łada tu stoi dłużej, ewidentnie. I została lekko osrana przez brzozę. Ale też jest fajowa. Łada rządzi. Tyle czasu jest. No, ona kiedyś jest... tam miałem właśnie jakieś takie te przebłyski, pomysły, że ja ją sprzedam. Temu właśnie, temu co tutaj tam za kamerą jest. No była u mnie przecież. No i była. No. Ale później wróciła. Później wróciła. Wszystko się pozmieniało. Ta Skoda to też była w Zakopcu. Stała długo. Z nartami jakimiś tam, coś tam pamiętam. Mhm. Nie no, ten też jest bomba. Lera. A Tinki w Zakopcu nie był, ale może kiedyś będzie. Ten to się miał w ogóle pojawić na kanale, ale widzę, że jak on jest tak zaparkowany, to może się dopiero po zimie wynurzyć, nie? No nie wiem, czy nie będę jeszcze w tym roku wyjeżdżał. Deszcz już się, kurczę, ukurzył i... Tutaj, zjebart. A wymienia... bo kiedyś były takie... artysta. Tak. Były w komplecie takie są nowe te. A któreś no, wymieniałeś, czy nie? Czy zostały? Nie, zostały, bo tak sobie pomyślałem, że jeżeli gdzieś tam ta folia tutaj zaczyna złazić, no nie, no. Przez lata, jakbym tą folinkę wziął i znaczy te listewki wziął, powymieniał i znowu by gdzieś dostało słońcem, folika, wiadomo, lata swoje ma, to zaraz by z tych nowych też pozłaziło, nie? No. A aż tak bardzo jeszcze to nie razi, żeby je powiedzmy wymieniać. Ty, ale wiesz co? A nie... Nie. Może by wszystkie nie. Po prostu na nowo okleić czymś, no, to, co by wszystkie, tu... Tak, można by problem wszystkie... Problem zęba, nie? No, wszystkie wziąć i pozdejmować, pozdzierać to i na nowo okleić. I tak, ty, tak też można, przecież to jest nowe włożone. To jest nowe włożone, jeszcze ma folię. Nie, to jest folia, która się skurczyła. To jest folia, która się skurczyła, bo pod spodem jest, znaczy ta folia zabezpiecza tą listewkę jakby, nie? Mm-hmm. No i pod spodem jest, widzisz, o tutaj jest na przykład jeszcze przyklejona. I ona rozumiem. Się zaczęła się kurczyć i widzisz jak jest, o, jak tutaj już odeszła, no. To pod spodem wszystko zaczyna też odłazić. No fakt. No dobra, to co, tutaj chyba wypadałoby kończyć, chyba że on odpali jakoś jeszcze, jakimś cudem teraz. Nie wiem, zobaczymy jak się ta bateria troszeczkę podładowała, to może odpali. A może nie. Pewnie nie, kurde, teraz jak jest tak ciepło. Czekaj, ja sobie... To paliwo odparowuje. Jeszcze wsiądę. Z poszanowaniem Jaguara. No, szanuj, cycko. Będzie. Tak, jeszcze troszkę mało paliwa. No, dziękujemy. Jednak zdechła bateryjka.
No dobra, ale chce mu się, nie? Mogę tu zajrzeć? A to zaglądnij sobie. Cholera. Same ważne rzeczy. No ładnie, fajowski jest, no. To sobie można podnieść. Trzecią osobę posadzić. No fajowo. Bo tam, ta naklejka tak mówi, że tutaj takie osoby, które by zajęły dwa miejsca, no to no te nie wolno. Tak. No bombowy jest, no. On jest akurat teraz pode mnie. Pod trójkę gnojków. No teraz jest pod tobą, bo siadłeś se na nim. No, widzisz, drugie bym już. No, okulary załatwił, wszystko. Kurde, no zarąbisty. No właśnie, kiera tutaj można sobie tam albo włożyć sobie między uda, albo właśnie, jak to się albo sobie było? Zrobić stolik. Do przodu, tyłu, do tyłu, do siebie. Do siebie. Nie, ten patent w GM-ach mi się bardziej podoba z kierownicą. Tam się lepiej da to ustawić. Czyli jednak bardziej ci się Opel podoba, nie? No. Opel. Opel teraz to. To już nie GM, nie? Jak nie? No nie. Sprzedał się przecież. Już jest francuski chyba Opel. A może. No nawet ma... Ta moja Toyota kojarzysz, nie? Pro S Verso, no to jest bliźniak Opla. Zafira chyba to się nazywa. Identyczny. Zresztą, to nawet Fiata ma bliźniaka. Tego to nie wiem, ale na pewno to jest bliźniak, kurczę, Peugeota i masz HDI pod maską, to się wzięło i... Wzięło. Nie, no teraz to jeździ, bo go nie używam. Nie, no nowy silnik jest tam, to wiesz, nie ma co na razie krakać. Balone tu było, Krzysiek, no nie wiem, no nie wiem, no. Muszę to przemyśleć, balone, balone. No. Muszę to przemyśleć, no. Jak obniżysz cenę, to... To się dogadamy. A ceny jeszcze nie znam. No było blisko. Ty, no ale jakby mniej te drzwi teraz tego luzu mają, nie? Bo ja wszystkie tam drzwi poustawiałem troszeczkę, nie, żeby no. Tak właśnie nie goniły bardzo, bo nie wiem, czy pamiętasz, on z tamtej strony w ogóle nie był popasowany i te drzwi przednie to one tak odstawały tutaj przodem, odstawały tyłem. A, mówisz tak. O tych szparach tu i w ogóle? Tak, ja to popasowałem tak, żeby to kurde właśnie nie, ani nie skrzypiało, ani nie trzeszczało, żeby się tak ładnie też to pasowało wszystko z całym nadwoziem. Nie wiem, co to ktoś tam robił, co to ktoś tam kombinował, działał, że to tak było, bo cholera nigdy z tamtej strony nic nie miał. Ale skąd wiesz, że on nie był tak spasowany? No aż tak to, chyba nie. Widziałeś kiedyś tą moją Toyotę? Jak, no, jak to jest spasowane? No widziałem. To już mnie nic nie zdziwi. Ty. Złotówka. Zostaw, bo kurczę. Oddawaj. O ty. Moja złotówka. No chyba moja. Dobra, między płytami jest, to sobie kiedyś odbiorę, dobra? To sobie kiedyś wyjdziesz. No dobra, jeszcze ostatni rzut oka. Piękny wóz. No coś tak czuję, że powinien wrócić. Jakby tu była chęć. Tu niska cena, no to wiadomo. No. A tu proszę Państwa Dacia, pojęcia nie mam o jakim symbolu. No jak 1310 proszę Pana, TLX, które znaczy dosłownie nic, bo prali te chyba oznaczenia jak im się żywnie podobało. Ale brzmi tak jakby to była najwyższa wersja wyposażenia. O, jeszcze ja? Tutaj już wspomniane, moim zdaniem, no skojarzenia słuszne z 911, nie? No bo to tak zapieprza. Tu powinien być Becker jeszcze, albo tutaj, już nie wiem. A, tak zapieprza. No. Pojemność 1.3? No kiedyś było. A teraz? 1.6. No i dobrze, czy to jest samochód, który masz od nowości? To znaczy jest znaczy w domu u Was? Jest od domu od nowości, tata mój to ma od nowości i sobie tam 3 dni i 3 noce stał pod tym Polinarem, to chyba nie był jeszcze Polinar wtedy. Żeby go wystać? Żeby go wystać, no. A wtedy to chyba było coś takiego, że każdy kto wchodził na plac były 3 daczki do wyboru, no nie? Mhm. Można było sobie jedną z tych 3 wybrać. I ze wszystkich były, znaczy mowę nie ze wszystkich, bo ta akurat miała kierunkowskazy boczne, były podpieprzone. I z tej chyba, nie wiem, tam jakieś w pierwszym tygodniu po kupnie też ktoś buchnął te kierunkowskazy, no i
koniec końców wylądowały kierunkowskazy z Łady, które i tak dużo lepiej tutaj pasują niż te oryginalne daczkowe, co wyglądały jak taki ten. A, to nawet nie wiem. Albo nie powiem nawet, jak wyglądały. No rozumiem. Nie. Radyjko się tu całkiem epokowo wpasowało. Radyjko Diora jest przestrojone, ale jest tak przestrojone, że tylko dolny zakres fal jest niestety. Bo się podobno nie dało. Skrzynia piątka. Nie, już jest piątka. A który to jest w ogóle rocznik? 90. Już jest piątka, bo w oryginale była czwórka, tylko gałka była z pięciobiegowej. Chciałem powiedzieć, że trochę śmiech na sali, że w 90 roku takie auta wychodziły, ale w Polsce wychodziły w sumie podobne. Jak nie gorsze. Słuchaj, w 98 chyba 8 roku... W 90 to był Fiat 125P tak, jeszcze. A w 98 chyba był lifting Sprintera, a my dalej tłukliśmy Żuka z drewnianą podłogą. A Nysa to kiedy była skończona? Odpalana korbą? Oj, nie pamiętam. Też 90 nie, chyba. Nie chcę skłamać, ale no. Ale Żuka przecież tłukli do 98 zdaje się, nie? No z Andorią. A, z Andorią, no. No, i Żuk se klekotał, klekle. No i spoko Maroko. Wszystko jest spoko, panie. Ja się tutaj rozłączę, Krzysztofie. No to na. Musimy porozmawiać konkretnie o Griswoldzie. Uszanowanie dla państwa tam po drugiej stronie. To jest jej taka final edition? Czy jeszcze coś było później? Nie, final. Rumuni na takim czymś nie poprzestali, nie mogli poprzestać. Potem to jeszcze zmienili atrapy kilka razy, zmienili kształt lamp też kilka razy, bo te są okrągłe, potem robili takie śmieszne prostokątne, potem były takie ścięte i ryjek był taki uśmiechnięty. A to tak jakoś się... ich u nas nie kojarzę tych. Wiesz co, są u nas też, ale w bardzo małej ilości. Jest taki człowiek, Michał Sowa, bardzo serdecznie gościa pozdrawiam, Dacia Drumbun. I on jest w posiadaniu kilku jeszcze takich wozów. Takich daczek. Alright. A tu proszę państwa Chrysler LeBaron. To jest pomysł na budżetowe cabrio. Amerykańskie. Z prawilnym silnikiem, bo tu jest V6 przecież. V6 3-litrowe prosto z Mitsubishi. O, no to chyba też dobrze świadczy. Felgi to nie pamiętam z czego to były tutaj. No nie możesz pamiętać, znaczy inaczej, bo tych felg nie widziałeś na żywo jeszcze, a to są felgi z Golfa. Proszę bardzo. Golfy GTI, trójkę. A jaki hajs jest potrzebny na to? No tak dycha. 10 tysięcy złotych. Za cabrio z V6, 3-litrową. Jeżdżącą. Jeżdżące, pewnie. Jeździ elegancko, fajnie jeździ, śmiga. No. Zamknięty pewnie, a nie, chyba otwarty. Jest od tej plandeka, kawał drzwi. Z niego jakaś tam folika. Automat, te sprawy. Ameryka. Normalnie. Ale on jest europejski, nie? Europejski, tak. I to jest taka ciekawostka, bo większość LeBaronów, zwłaszcza te wersje na Stany i tak dalej, no to miały klimatyzację, a europejskie bywały fabrycznie bez. I ten nie ma. Nie ma i już. Niezłe jaja. No ale tu można dak zdjąć, więc. Dokładnie. Problem zęba. W serwisowaniu tańszy i tak dalej.